Głosiła się pani radna Emilia Wasilewska. Udzielam głosu. Panie prezydencie, ja tylko chciałam się dopytać o populację uchodźców i uchodźczyń w naszym Koninie jak do tej pory. Jak wiadomo, od środy osoby mogą się ubiegać o numer PESEL, ale chciałabym też poznać najbardziej aktualne statystyki i liczby, jeżeli chodzi o te numery PESEL oraz jaka jest ewentualna przewidywana liczba osób obywatelstwa ukraińskiego, które teraz przebywa oraz ile uczniów i uczennic mamy w szkole. Dziękuję pani radnej. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta Piotra Koretkowskiego. Udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pani radna, jeżeli chodzi o określenie liczby uchodźców, którzy są na terenie Konina, myślę, że nikt nie wie i żaden samorząd nie jest w stanie precyzyjnie podać informacji, ile uchodźców przebywa na jego terenie, gdyż przecież wszyscy wiemy i mówimy od początku tego kryzysu o tym, że przyjmowanie pod własny dach uchodźców było spontanicznym odruchem przede wszystkim Polaków, przede wszystkim osób fizycznych, a dopiero potem były instytucje. Dlatego też przebywa na terenie Konina taka ilość osób, o której nie jestem precyzyjnie w stanie powiedzieć. Od samego początku apelowałem o to, aby zgłaszać się do Wydziału Spraw Obywatelskich, aby zgłaszać te pobyty. Wtedy mielibyśmy pewną orientację. Natomiast dopiero wprowadzenie przepisów umożliwiających rejestrację w postaci nadania PESEL-u biometrycznego powoduje to, że ten apel spotkał się dopiero wtedy z reakcją. Czynimy to w Wydziale Spraw Obywatelskich od przedwczoraj. W pierwszym dniu funkcjonowania tego całego systemu związanego z nadawaniem numeru PESEL, takowych osób, które otrzymały go w naszym samorządzie, to było 51 osób, 55 osób. W poprzednim dniu, czyli wczoraj, to było 91 osób. Myślę, że biorąc pod uwagę, że zwiększyliśmy ilość stanowisk, bo to cały czas się nam poszerza, musimy to robić w uzgodnieniu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. Mamy w tej chwili uruchomione 3 stanowiska, także myślę, że dzisiaj będzie jeszcze większa ilość osób obsłużona przez ten wydział. Jednakże nie należy utożsamiać tego, że te osoby, które zgłaszają się u nas w wydziale, są to osoby przebywające na terenie miasta Konina. Tu mogą zgłaszać się wszystkie osoby przebywające w Polsce. Także każdy samorząd czyni to, abyśmy w końcu, i trudno to powiedzieć, kiedy to nastąpi, bo przecież jeżeli mamy 2 miliony uchodźców w Polsce, będzie to naprawdę bardzo długo trwało. Natomiast każdy samorząd w miarę możliwości tych technicznych, ale i również związanych z siłami ludzkimi, czyni starania, aby rzeczywiście jak najszybciej te numery PESEL dodać do bazy, aby osoby mogły korzystać z tych wszystkich uprawnień związanych ze świadczeniami, które przysługują również obywatelom polskim. Co do ilości osób, dzieci, które są w tej chwili w placówkach oświatowych, to jest najświeższa informacja sprzed niecałej godziny. Mamy 140 dzieci z Ukrainy, w tym 29 dzieciaczków chodzi do przedszkoli. Oczywiście ta liczba zwiększa się cały czas i nie jesteśmy gotowi na to, żeby dawać opiekę przedszkolną czy też naukę w naszych placówkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezydentowi. Zgłosił się jeszcze pan radny Sławomir Lachowicz. Udzielam głosu. Halo, czy mnie słychać? Słychać i widać. Dzień dobry wszystkim. Ja chciałbym dopytać, panie przewodniczący, panie prezydencie, z uwagi na to, że obywatele z Ukrainy otrzymują PESEL, uchodźcy są również meldowani
Jak będzie wyglądała sprawa opłat za śmieci dla tych obywateli? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Proszę pana prezydenta o udzielenie odpowiedzi. Szanowny panie radny, jest mi trudno powiedzieć w tej chwili. Wszyscy się nad tym zastanawiamy. Trwają interpretacje różnego rodzaju związane z tym, czy biorąc pod uwagę, że rząd zadysponował kwotę 40 zł, które przysługuje obywatelom Ukrainy, jeżeli chodzi o ich utrzymanie dzienne, i w tym teoretycznie powinna być również zawarta opłata na śmieci, ale z drugiej strony mamy różnego rodzaju ulgi, które stosowane są przez samorządy, gdzie można powiedzieć bezkosztowo ten pobyt się ich tutaj na terenie Polski odbywa. Jest to w trakcie analizowania. Myślę, że od przyszłego tygodnia będzie odpowiedź. Póki co nie ma takiego formalnego wymogu, żeby płacić, co nie znaczy, że jeżeli będziemy mieli stuprocentową pewność, czy taka opłata powinna być, czy nie, podamy stosowną informację. Dziękuję panu prezydentowi. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji, wobec tego zamykam dyskusję. Przechodzimy.